Dzień dobry, Szkolne Koło Miłośników Bielszowic. Witam Was serdecznie w ten piękny, słoneczny poranek. Dziś w składzie... Patrycja. Dobrycia. Martyna. Moi drodzy, dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić krótką historię początków Bielszowic, a konkretnie rodu bielczowskich, który tutaj w Bielszowicach bardzo wiele dobrego uczynił. Może Patrycja, takie pytanie do Ciebie. Powiedz mi proszę, co wiesz o tej rodzinie? Bielszowice powstały w średniowieczu, prawdopodobnie w XIV-XV wieku. Pierwszym znanym właścicielem wsi był Maciej Bielczowski starszy. Gabrysiu, co wiemy o tym Macieju Bielczowskim? Był to rycerz, który otrzymał te dobre zgodne od lokalnego władcy. Po raz pierwszy Maciej pojawia się w Lubach w 1472 roku. Pierwsze przekazy na temat Bielszowic pochodzą z połowy XV stulecia. Najcenniejszą jest wzmianka z 6 stycznia 1452 roku, znajdująca się w dokumencie wystawionym przez księcia pszczyńskiego Wacława, który wydał przywilej dla dóbr bielszowickich. Z kolei najstarsza wzmianka o miejscowym dziedzicu, Macieju Bielczowskim starszym, datowana jest na rok 1472. Pierwsi właściciele Bielszowic, bielczowscy, legitymowali się herbem Ostoja. Maciej Bielczowski, władający Bielszowicami od około 1470 roku, był żonaty z siostrzenicą pana sąsiednich Rudy i Kochłowic, Stanisława Rudzkiego, Barbarą. Małżonkowie pojawiają się w źródłach aż do początku XVI wieku. Na przykład w 1501 roku Maciej przekazał Bytomiowi należący do niego staw, zwany na Mokrzynach. Jeszcze większą karierę zrobił natomiast Jan Bielczowski, syn Macieja, pan Bielszowic, Kozłowej Góry, Michałkowic, a ponadto starosta powiatowy w Bytomiu, zmarły około 1539 roku. Szymon, a co do tego byś jeszcze ewentualnie dodał? Rodzina Bielczowskich posiadała herb Ostoja. Kolejnym jej przedstawicielem był Jan, prawdopodobnie z Maciejem. Martynko, a Twoje informacje? Powiatowego. Świetnie. Tak jeszcze pytanie. Bielczowscy władali Bielszowicami z niewielkimi przerwami do połowy XVII wieku. W tym czasie ród systematycznie się rozrastał. Jedna gałąź osiadła w okolicach Pszczyny, druga pod Katowicami, trzecia zaś na Morawach. Kolejnymi po Macieju i Janie dziedzicami dóbr bielszowickich byli Wacław, Stanisław, Adam, Jan, Wacław, Jerzy Starszy, Jerzy Młodszy, Jan i wreszcie Mikołaj, będący w posiadaniu majątku do połowy lat 50. XVII wieku. Należy podkreślić, że nie wszyscy przedstawiciele rodu zapisali się w dziejach złotymi zgłoskami. Na miano czarnej owcy zasługiwał zwłaszcza Jerzy Bielczowski, który władał częścią Bielszowic w latach 1584 do około 1622. Ambitny feudał, bardzo wyczulony na kwestie natury finansowej, często popadał w spory, a w jego sprawie toczyły się długoletnie procesy. Chęcią zysku należy tłumaczyć jego decyzję o zaprowadzeniu we wsi protestantyzmu. W 1598 roku Bielczowski wraz z Jerzym Rajskim przejęli majątek kościelny i sprowadzili do parafii pastora. Decyzja ta okazała się wręcz fatalna w skutkach. W krótkim czasie bielszowicki kościół popadł w kompletną ruinę, z której podnosił się z mozołem aż do pierwszej połowy XVIII stulecia. Powiedzcie mi, skąd w ogóle wzięła się nazwa Bielszowice? Są różne teorie, więc ile ich mamy, tych teorii? Trzy. Kto przedstawi pierwszą? Proszę, Patrycja. Bielszowice mogą powstać od nazwy rzeki Bielczy. Druga teoria? Martyna, może proszę. Mogę też powstać od Jeremia. Tak. Jeszcze jest trzecia teoria. Od rycerza. Czyli od Macieja Bielczowskiego, prawda? I żadna z tych teorii nie jest lepsza ani gorsza, po prostu trzeba je przyjąć jako trzy ewentualnie możliwe, prawda?
Kwestia etymologii nazwy Bielszowice stanowi przedmiot naukowej debaty od niemal 200 lat. Badacze dziejów Górnego Śląska zaproponowali w jej trakcie kilka ciekawych interpretacji. Jedną z pierwszych ogłosił niemiecki historyk Kurt Witt, którego zdaniem nazwa osady wywodziła się od słowiańskiego słowa biały, a dawny zwyczaj bielenia płótna nad potokiem przepływającym przez wioskę został utrwalony w jej nazwie. Równie dobrze jednak autorstwo można przypisać przemierzającym te obszary kupcom i wędrowcom, którym podziałały na wyobraźnię skrzące się w blasku słońca materiały. Powyższa hipoteza stanowi rozwinięcie wcześniejszych rozważań innego niemieckiego badacza, Johanna Kni, który wskazywał na istnienie we wsi tak zwanego Blychu, czyli niewielkiej łąki leżącej nad potokiem, której właścicielem był proboszcz. Przedstawiony powyżej pogląd posiada spore grono zwolenników, a jego słuszność potwierdza m.in. informacja zawarta w protokole wizytacyjnym z 1756 roku, w którym również jest mowa o Blychu. Nazwa osady równie dobrze może wywodzić się od potoku przepływającego przez miejscowość, kiedyś zwanego Bielczą. Teorie te nie wykluczają się, być może bielenie płótna dało nazwę potokowi, a ta z czasem przeszła na wioskę. Należy też dodać, iż wśród miejscowej ludności bardzo popularne było łączenie nazwy miejscowości z pierwszym historycznie potwierdzonym dziedzicem Bielszowic, Maciejem Bielczowskim. Z biegiem lat nazwa miejscowości przybierała różne formy, jednak niemal zawsze w jej trzonie figurowała cząstka biel. I tak pojawiają się Belczowice, Bielczowicze, Bilczowice, Bilczowic, Bielczowic, Bielcowic, a w XIX wieku Bielszowic. Polska nazwa obowiązuje od roku 1922, choć potocznie była w użyciu znacznie wcześniej.